No cześć, witam Was w pierwszym vlogu nowego roku, w którym zobaczycie, co wydarzyło się u mnie od czasu vlogmasów i poznacie mój wielki plan rozpoczęcia ogarniania i organizacji czasu. Ale czy ten plan ma ręce i nogi? Zacznijmy tego vloga od spotkania z rzeczywistością. Tak się wydaje, zawsze porządek u Joli. A tu nagle jakiś kotek jadł sobie ciasteczko. Tu pozostałości po przebitkach do poprzedniego filmu. Kuchnię już przynajmniej zdążyłam ogarnąć, myją się już naczynia. Kurzu w łazience to nawet nie pokazuję, ale w sypialni też, że tak powiem, jest parę wyzwań. Witam Was w styczniu u nas. Dzisiaj vlog taki początkowo roczny. Będę ogarniać dom, mam w ogóle bardzo dużo rzeczy do zrobienia, a jest tragiczna godzina jest, słuchajcie, w pół do pierwszej, 12:30 około i zaczynam vloga tak późno, ponieważ spałam długo, chyba do 10:00, później nie mogłam się pozbierać, długo robiłam się na niej never mind. I myślę, że byłoby trochę lepiej, gdyby nie to, że dzisiaj o 4:40 w nocy obudziła mnie piosenka Dawida Podsiadło u sąsiadów. No i niestety okazało się, że impreza dopiero się zaczynała. Ale co tam, słuchajcie, niewyspanie, ja dzisiaj na zielono, zielono-niebiesko. Weźcie mi to, więc tym przynajmniej sobie na początek dnia poprawiłam humor. Nie no, mam dobry humor, to się zdarza, imprezowanie się zdarza, różne rzeczy się zdarzają, po prostu o 4:00 i 5:00 podziwiam wszystkich, którzy o takich godzinach są w stanie w ogóle cokolwiek. Mam na sobie sweterek z Laurelli, bluzeczkę z Monki, spodnie też z Laurelli i nawet, słuchajcie, mam skarpetki pod kolor niebieski. No i idziemy ogarniać. Jako pozostałość po nocnych przygodach, widzicie, zostały tutaj zatyczki do uszu, które swoją drogą ciągle mi wypadają z uszu, w ogóle nie wiem, jakoś nie umiem się tym posługiwać, ale może będzie trzeba się nauczyć. W grudniu mocno skupiłam się na tym, żeby filmy były jak najczęściej, żeby jak najwięcej nagrywać i to było super, ale kiedy rozpoczęły się święta i usiadłam spokojnie, to potem nie mogłam wstać. Więc początek roku był takim odpuszczaniem sobie i spokojnym wchodzeniem w nowe miesiące. Wydaje mi się, że to nie pierwszy rok, kiedy styczeń jest właśnie takim wracaniem, spokojnym wracaniem po bardzo intensywnym czasie. Razem z tym spokojem pojawiło się w mojej głowie takie marzenie, a co gdyby tak super poukładać swoje życie? Tak od rana do popołudnia i pierwsze, co mam w głowie, kiedy sobie o tym myślę, to obawa przed tym, że przesadzę, bo kiedy byłam w liceum, to byłam tak hiperzorganizowaną osobą, że miałam ułożony plan od 7:30 do 21:00 nawet w wakacje i w ferie. Plany to ja miałam dzisiaj super ambitne, ale coraz mniej wierzę, że uda się je wszystkie zrealizować. Kurde, teraz zrobię sobie mango lassi, które mam na drugie śniadanie, bo zaczęłam taką dietę pod moje potrzeby zdrowotne. Nie będę zdradzać, co to jadło, zajadło, spis dokładnych przepisów oczywiście, ze względu na to, że po prostu chcę zostawić te problemy dla siebie, ale właśnie zrobię sobie teraz drugie śniadanie i mam nadzieję, przejdziemy do kolejnych punktów tego dnia. Sprzątanie mi zajęło ile? 1,5 godziny? Ale ja bardzo lubię sprzątać. To jest dla mnie forma relaksu, szczególnie jak właśnie mam taką spokojniejszą chwilę. Ale zaraz będę eksportować filmik na wieczór, narysuję miniaturkę. Jeszcze Wam, wiecie, mam bardzo dużo rzeczy do pokazania, typu co w ogóle przez te 2 tygodnie na drutach zrobiłam. I też chcę dzisiaj ogarnąć notesy, które mam i które chcę zacząć uzupełniać. A to znaczy, że chcę zacząć planować. A to już jest bardzo duża rzecz. Obstawiam, że to moje licealne szaleństwo było wynikiem traumy i lęku przed brakiem kontroli nad czymkolwiek. Objawiało się między innymi tak, że planowałam wszystko, wymagałam od siebie zdecydowanie za dużo. Jednej rzeczy, której w swoim planie nie uwzględniałam, to odpoczynek i rozrywka i przyjemność, w której nie ma żadnego ukrytego edukacyjnego celu. Szło to w jakiś totalny absurd ciągłej pracy. I przez kilka ostatnich lat psychoterapii, pracy nad sobą, odpuściłam to w pewnym momencie tak zupełnie, że
nic już nie organizowałam. Go with the flow. I oczywiście już od miesięcy wracam do tej organizacji, ale takiej zdrowej, nieprzesadzonej. I poczułam jakoś właśnie ostatnio, że jestem gotowa na jej kolejny etap. No i miał to być dzień, gdzie zacznę ogarniać i zastanowię się, jak sobie fajnie planować wszystko. Tymczasem wszystko mi się dzisiaj rozwala, bo jest 15:32. Film co prawda wrzuca się już na kanał, ale jeszcze miniaturki nie mam, opisu jeszcze nie mam. Jak wrócę z fizjoterapii, bo teraz właśnie muszę na nią szybko jechać, za 12-11 minut mam autobus, więc super, że sobie tak spokojnie nagrywam. Jak wrócę, to będę po prostu to jeszcze kończyć, więc pewnie znowu na ostatnią chwilę na 6 skończę i dopiero po 6 będę mogła się zająć innymi rzeczami. Także tak, lecę. A kto tu po mnie przyjechał? Co za ciemnica już. Kto przyjechał? Jakiś pan. Dzięki. Jolo. Autobusem bawi się dłużej troszkę. Jolo, zawsze. Super, bo film się już wygrał, kiedy byłam na fizjoterapii i przyszła do mnie paczka. A w paczce do mnie, no to co może być, na co ja mogę czekać? Oczywiście włóczki. I to tak ładnie zapakowane. O, piękne! Takie trzy piękności w środku były. Plan jest taki, żeby zrobić z nich rękawiczki. Czekam jeszcze na druty takie specjalne, których potrzebuję, żeby to zacząć robić. I jeszcze Wam szybko, zanim będę kończyć to tu przy filmiku, miniaturkę i tak dalej, to pokażę, co w ogóle ostatnio na drutach robiłam. A robiłam przede wszystkim sweter. Kardigan. Jest tył, tutaj jedna część przodu, druga część przodu, jeszcze tu po środku będę szyła taki paseczek na guziki i obszywać będę same guziki, a do tego oczywiście dojdą rękawy. O, tak będą zawinięte, tak i tak. W najbliższym czasie ten kardigan będę zszywać i właśnie wykańczać, bo to wszystko trzeba ze sobą teraz scalić, ale jestem super dumna. Dosyć żmudny ten ściek był i jeszcze, jak widzicie, tu sama ta włóczka, ona nie jest taka jednorodna, tutaj jest wiele takich drobnych niteczek. No i trzeba to robić bardzo uważnie i delikatnie, żeby się chwyciło za całość i nic nie pominęło. No, ale udało się. A to też nie wszystko, bo zrobiłam też jedną całą czapkę, taką samą, jaką sama noszę. Zresztą obie je mam i drugą jestem już tutaj przy końcu. A te czapki zrobiłam dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i chcę tę różową, może dzisiaj uda mi się dokończyć, żeby je wystawić właśnie w aukcji i będziecie mogli wylicytować sobie jedną z tych czapek i jeszcze jedną czapkę, trzecią, która jest bez tych kolorowych przeplotów, po prostu taka wrzosowa. Ta trzecia będzie na aukcji otwartych klatek, takiej organizacji wspierającej zwierzęta, pomagającej i ratującej zwierzęta, więc bardzo Wam polecam obie te aukcje. Nie wiem, czy kiedy będę publikować ten film, linki do nich już będą i czy one już będą. Mam nadzieję. A jak nie, no to czekajcie na moim Instastory albo w przypiętym na górze komentarzu będę starała się dodać linki. Bo to będzie jedyna możliwość, żeby takie czapki ode mnie dostać, kupić właściwie. Obie z nich są robione z dwóch włóczek, jednej takiej drobnej, właśnie różnokolorowej i jednej grubszej, tutaj wrzosowej, tutaj białej. No, ktoś tutaj już sobie znalazł swoje miejsce, swój papierek, tak? I mam nadzieję, że mi zaraz, Tosia, pomożesz jeszcze miniaturkę do filmu stworzyć, wiesz? Bo potrzebuję Twojej pomocy dzisiaj. Mam nadzieję, że będą mi te rękawiczki pasowały do szalika, ale już sprawdźmy. No, nie gryzie się. Tak właśnie wybierałam, żeby mi się nie gryzło. Pasowało i do tego szalika, i do tego szalika. Cudownie, idealnie, idealnie te kolorki. Spoko ten przepis, nie za trudny? Wszystko banalne te rzeczy, nie? Pokroić, podsmażyć na... Bolognese z boczniakami. Jak to mówi... Warzywizm do gara i nara. Oj. Wygląda moją ulubioną youtuberkę. Tak w ogóle wygląda obiad, który zrobił Kamil. Kamil,
Ty zrobiłeś obiad. Gaduję, rękawiczki. Ty zrobiłeś obiad. Ty zrobiłeś obiad, a ja robię herbatę. No i bardzo pięknie. Będę robić co tydzień to samo do jedzenia. To samo będziesz jadł w poniedziałek. A czemu nie chcesz robić, żeby mieć obiad na dwa dni, żeby nie musieć gotować codziennie? Bo wtedy trzeba myśleć, ile ugotować. Przyniosłam ci jeszcze ciasteczko. Dziękuję, kwiatuszku. Musimy kupić jutro moje, po prostu, musimy kupić mojej mamie jutro prezent na urodziny i jakby nie ma innej opcji, więc przygotuj się na to. Dla mnie to nie jest problem, tylko przyjemność. No, ale... no to dobrze, no to tylko ci mówię. Chodzi ci o sposób, jaki ci to przekazałem? Tak. I to, że na ostatnią chwilę zawsze o tym myślisz. Wiesz, że można kupić prezent, nie wiedząc, czy do kogoś się jedzie, bo po prostu ta osoba jest dla mnie ważna i ma ważną okazję? Masz rację. Ja cię tu poradzę. Tak już jestem. W ogóle teraz zobaczyłam, że miałam źle w ustawieniach i przez to trochę ciemniejszy jest obraz. Mam nadzieję, że mi się to uda poprawić. Zobaczcie, bałam się troszkę tego, ale miałam nadzieję, że to się nie wydarzy. Nie starczyło mi tej różowej, grubej włóczki. Zrobiłam 30 cm i teraz do zwężania czapki już nie mam dalej. Mam tą cienką włóczkę już, ale nie mam już ani dłuższej kawałka tej grubszej, więc zamówiłam ją właśnie, no i pewnie przyjdzie końcem tygodnia albo początkiem przyszłego i wtedy będę kończyć i wtedy tę czapkę wystawię, więc na pewno jeszcze nie będzie na żadnej aukcji, kiedy oglądacie tego vloga. A coś mi ciągle nie grało, mówię, strasznie jakoś ciemno, coś mi tu nie gra, nie? Kurde, ale to jest frustrujące, co za dzień w ogóle. Nie chcę nic mówić, ale ja też ci mówiłem, Jola, ten obraz jest coś za ciemny, a ty mi powiedziałaś: Kamil, nie wtrącaj się, dobra? Dobra. Jak będę chciała nagrywać, to tak będę sobie nagrywała. No i się nie wtrącałem. Wczoraj co prawda nie udało mi się nic rozplanować, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Mam więc tutaj ze sobą 4 notesy, które opowiem Wam, do czego chcę w ogóle wykorzystać i rozpocznę. Ja należę do tych osób, które lubią mieć napisane na papierze, bo w aplikacjach jakoś w ogóle to do mnie nie przemawia i nie pomaga mi. Tutaj mam taki notes, on jest może najmniej praktyczny i, nie wiem, codzienny, ale kupiłam go 2 lata temu w Szwecji z myślą, że będę sobie w nim notować cytaty z książek, żeby mi nie umknęły i żebym mogła sobie do nich wracać. Takie cytaty, które mnie jakoś, nie wiem, poruszyły, jakoś tam spodobały mi się, wydały inspirujące. I on jest właśnie taki mały w linie i bardzo chcę zacząć to robić, w ogóle z mojego czytnika przepisać sobie cytaty właśnie do tego notesiku, więc to taki dla przyjemności totalnie. Tutaj jest mój notes standardowy, w którym notuję sobie rzeczy, które właśnie robię. Na przykład, o, tutaj graliśmy ze znajomymi, tutaj mam jakiś, o, widzicie, mniej więcej rozpisany film. Takie po prostu bazgroły różne. Jeżeli mam coś sobie zanotować, to zawsze to tu znajdę. Ale dostałam też od Asi Okuniewskiej bezplaner, i chcę także zacząć z niego korzystać, a w nim z kolei pisać sobie codziennie, czy tam po prostu w dni, w które będę potrzebować, rzeczy konkretne do zrobienia, żeby móc do nich wrócić, przepisać z poprzedniego dnia na kolejny, bo u mnie często trzeba przepisywać. Nie wiem, czy to nie będzie wszystko za dużo, żebym sobie też za dużo tych notesów, nie, ale no nie, no tutaj zadania, tutaj rozpisywanie takich scenariuszy, powiedzmy, tutaj te cytaty, a tutaj jeszcze coś w ogóle nie obciążającego, a bardzo przyjemnego na kilka minut każdego dnia, czyli półdekadnik, który sobie kupiłam w weekend we Wrzeniu Świata. Nawet udało mi się złapać taki z autografem Justyny, bo to produkt czy książka Justyny Mazur. I tutaj jest każdego dnia pytanie, na które można sobie odpowiedzieć. Tu miałam: gdybyś musiała uciekać, to jaki jeden przedmiot zabrałabyś ze sobą? Napisałam, że termos, najlepiej z herbatą.
Dzisiaj już chyba jest 11, a nie 10, ale odpowiem sobie na wczorajsze pytanie i dzisiaj opisz swój idealny plan na weekend. I w tym moim zdrowym, dorosłym, umiarkowanym planowaniu po pierwsze chcę, żeby to było przyjemne, żeby mi układało dzień, żeby nie było obowiązkiem, tylko czymś, co mi ułatwia zorganizowanie dnia, czy tygodnia, czy miesiąca. I właściwie takim kluczowym elementem tego planowania dla mnie w tym roku chcę, żeby było podzielenie dni, podzielenie też pór dnia na te, w których pracuję i na te, w których odpoczywam albo po prostu nie pracuję. Bo często w godzinach teoretycznie pracy ustawiałam sobie lekarza, potem byłam spóźniona z pracą. A teraz chcę już postanowić, że do godziny tej dla nikogo mnie nie ma. Mała rzecz, ale już ona sama będzie całkiem sporym sukcesem. I to na razie wystarczy.